To co, moi kochani, będziemy chyba zaczynać tego vloga. Ja się do Was odzywam wprawdzie po pracy, ale stwierdziłam, że to jest chyba najlepszy moment, żebym włączyła kamerę i się z Wami przywitała. Właśnie sobie podgrzałam obiadek, tutaj mam swój makaronik z bardzo przepysznym sosem, który zrobiłam sobie jakiś czas temu. Taki z pomidorami, z tuńczykiem, tutaj jeszcze jest odrobinka ze śmietanką, troszkę z szpinaku, trochę czosnku, mnóstwo przypraw i stwierdziłam, że to chyba tak mi dobrze zrobi, bo wahałam się między zupą właśnie a tym makaronem. I tak to z makaronami jest, jak je wymieszamy z sosem, to później ten makaron zamiast spaghetti to nam się robią takie kawałeczki. Ale nic, najważniejsze, że smak jest i mam się czym delektować. Przede wszystkim je rozgrzeje bardzo dobrze i tak wyciszy po całym dniu. Dobrze, kochani, nie przedłużam. Tak jak powiedziałam, witam się z Wami tradycyjnie. Wy zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy? No pewnie, zaczynamy. Wiecie co? Jedna osoba do mnie napisała na Instagramie, co ja mam w tym niebieskim pudełku i już Wam mówię. Poczekajcie, bo sobie nie dam jedną ręką rady. O, już Wam pokazuję. To są drożdże nieaktywne, moi drodzy. To są drożdże nieaktywne, które już mi się kończą. Ja je bardzo często dodaję właśnie do potraw z jajkami. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oczywiście na słono, które robię, bo to jest taka imitacja sera żółtego. Więc jeżeli nie możecie jeść sera żółtego za dużo, w ogóle nie możecie jeść i gdzieś tam uważacie na laktozę, to tutaj jak najbardziej drożdże nieaktywne przychodzą Wam z taką dużą pomocą. A ja uwielbiam ich smak, więc no. Także odpowiadając, kochana, na Twoje pytanie, tak, to są drożdże nieaktywne. Wiem, że ostatnio Wam się bardzo spodobał ten film Food Haul, tak zwany, z różnymi sklepami i z różnymi tutaj rzeczami, ale stwierdziłam, że od czasu do czasu też takie krótkie, małe zakupy, szybkie zakupy przede wszystkim, które robię po drodze, na przykład jak wracam z pracy, to będę Wam po prostu pokazywała we vlogach. I dobrze, i teraz mamy Carrefour. Kupiłam lubelle, gniazdka, te wstążeczki, bardzo fajny jest ten makaron, nie wiem czy lubicie. Ja lubię. Wzięłam sobie Rexonę. Wiecie, że Rexonę najczęściej wybieram. Teraz była jakaś promocja akurat na ten antyperspirant, chyba jakieś 10 zł, a normalnie chyba 12 zł kosztują. Bardzo drogie, powiem Wam. No oczywiście dar. Nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie wiecie, że to jest bardzo dobry batonik. Ja Wam ostatnio mówiłam, że on jest takim połączeniem dobrego, gorzkiego kakao z karobem, więc jeżeli znacie smak karobu, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Tu sobie też wzięłam na wagę, były takie z Wedla, czy z Goplany, już nawet nie pamiętam. Kurczę, ja zaraz Wam pokażę. Wzięłam sobie takie czekoladowe, one są producent Colin? Co to jest, kochani, napisane? Colian? Dobra. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, miesza z tym. W każdym razie wziąłam sobie takie czekoladowe i pistacjowe. Drogie były, bo za ile tutaj zapłaciłam? Prawie 10 zł za, moi drodzy, 200 gramów. Więc chyba dużo, nie? Wzięłam sobie takie na spróbowanie wafelki. A i właśnie, powiedzcie mi odnośnie marek własnych. Czy wy kupujecie marki własne sklepów? Bo powiem Wam szczerze, że ja od czasu do czasu naprawdę sięgam i nie widzę żadnej różnicy. Tym razem wzięłam, skusiłam się na takie wafelki przekładane o smaku śmietankowym i tutaj wzięłam też marki własnej carrefourowskiej brukselkę, bo będę chciała sobie zrobić taką jarzynową zupkę i myślę, że brukselkę wykorzystam. Oczywiście nie wszystko, to jest 450 gramów, ale na pewno kilka sztuk wrzucę. Ja to tak, wszystkie zakupy, dużo tego nie ma. Tak jakoś po prostu wpadłam, bo potrzebowałam gdzieś, wiecie,
wejść między ludzi, a nie wiem, czy wy też tak macie, czasem po prostu nawet samo takie wyjście, jak wychodzicie z pracy, żeby wejść do jakiegoś innego miejsca, żeby zmienić chociażby takie nastawienie, myślenie i otoczenie. Od czasu do czasu sama też tak lubię robić, więc nie wiem, czy wy też tak macie. Dobra, i dajcie mi koniecznie znak na temat właśnie marek własnych, czy wy kupujecie, korzystacie, a jeżeli korzystacie, czy to są rzeczy tylko spożywcze, czy to są też jeszcze jakieś takie chemiczne, bądź też kosmetyczne. Dobra, chowam to do zamrażarki, a resztę do szafy. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że wkręciłam się mocno w te dyfuzory z pałeczkami? No właśnie, i zamówiłam sobie kolejne dwa, ale to zaraz wam powiem, zaraz wam pokażę, na które się zdecydowałam. Był to pierwszy mój zakup, zrobiłam te zakupy przez Allegro, także jak chcecie, i oczywiście tutaj znów zasada oszczędzamy, mamy zwrot. Na dole w opisie macie link do Tipli, więc tam kochani, rejestrujcie się i no i coś, zbierajcie swoje pieniądze, dlaczegoż by nie? Dobra, otwieram. No powiem wam, że zapakowane zacnie, bardzo fajnie, dodatkowo też jeszcze chyba wspominałam wam w którymś z vlogów, że wzięłam sobie jeszcze wosk Laviable, jak możecie zobaczyć, bo mi brakowało do tej paczki, no jak to się mówi? Smart. Na razie szału nie ma. Zobaczymy. No i tutaj też wzięłam sobie dyfuzor Laviable i wzięłam Black Opium. I wiecie co? I one były w cenie około 20 zł. Tutaj mamy te patyczki. A tutaj jest ten dyfuzor. Wiecie co? Żebym ja tego nie zbiła. No powiem wam, że buteleczka jest ładna, ładnie to wygląda, więc nie będzie trzeba się wstydzić. Pewnie teraz nawet nie powącham, bo jak to otworzę, to będę musiała, ale wiecie, zaraz otworzę i wam powiem, to mi się podoba, że produkt wykonany w Polsce. Dobrze, otworzę i powiem wam, czy rzeczywiście on pachnie jak te perfumy Black Opium. Powiem tak. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jeszcze są zimne te oleje, ale tak bardzo delikatnie pachnie. Kto wie, może rzeczywiście te pałeczki będą dawały radę. Póki co powiem wam, że średnio mi się podoba ten zapach. No, zobaczymy. Dobrze, będziemy testować. Dam wam znak. Postaram się wam też oczywiście tego sprzedawcę, albo może nie, wiecie co, na razie nie będę go wam linkowała, jak będą dobre, to myślę, że w zużyciach minionych dni znajdzie się ta jedna bądź też dwie buteleczki i wtedy dam wam znak i ocenię, czy rzeczywiście to był zakup wart tych 20 zł, czy raczej sobie lepiej odpuścić. No i będę szukała dalej. Mimo wszystko cały czas was proszę, jeżeli macie jakieś takie swoje polecajki dyfuzorów, to dajcie mi znak, chętnie sobie przetestuję. Póki co zobaczymy. Będę ja testowała i będę wam na bieżąco dawała znak. Ale powiem wam, że opakowania ładne, bo takie są bardzo zwykłe, proste, nieprzekombinowane. To mi się bardzo podoba. Wosk tak też średnio pachnie, jednak wiecie, ja uważam, że co Janki, to Janki. Ale dobra, damy szansę, dam szansę, zobaczymy. Moi kochani, ja właśnie wróciłam z pracy, przysiadłam sobie tylko tutaj na chwilkę, żeby włączyć kamerę i się z wami pożegnać. Idę już, wszystko z siebie zmywam, przebieram się w jakąś piżamkę i powiem wam, że ojej, to nie był mój dzień, to nie był mój dzień, ale wiecie, że ja też... No i bateria nawet, wiecie co, odmówiła mi posłuszeństwa. Więc musiałam ją wymienić szybciutko. Dobrze kochani, ale już nie przeciągam, bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za to, że byliście, to co zaczęłam mówić, że wiecie, że ja się z wami dzielę takimi też skrawkami trudniejszymi w moim życiu, więc również mówię, że ten dzień nie należał do najlepszych, ale nie ma co, teraz wieczór będzie mój. Będę się relaksowała, mówię, zaraz przebieram się w piżamkę, może sobie jakąś gorącą kąpiel zrobię, ciepłą herbatkę i wskakuję pod kocyk. I tak będzie wyglądało.
wygląda mój wieczór. Także moi drodzy, życzę Wam również przepięknego, miłego wieczorku, bądź też miłego dnia, w zależności o której porze oglądacie ten filmik. No, no co, widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! Flowers and the birds and bees, and all the lights.